Ostatnio, jak wiecie, zbudowałem sobie tutaj tą kolorową piñatę i postawiłem i robi mi za ozdobę w salonie, ale mówię, kurczę, wciąż tak coś mało kolorowo, przydałoby się więcej tych kolorków, więc poszedłem, zakupiłem dociki i mówię, wciąż będzie mało, ale minimalnie mniej mało. No siemano, klockowe świry, jeszcze jak widzicie tutaj echa, a właściwie wnętrzności po piñacie mi zostały, mi tu leżą, a przecież trzeba wjeżdżać z kolejną recenzją. Recenzją setu, który, no właśnie setu, serii bardziej, która została no niestety już przez LEGO może nawet nie tyle anulowana, co właściwie większość z nas ma rozkminę, co się właściwie z tą serią stało. Ja odnośnie tego zrobiłem osobny materiał, znajdziecie go sobie teraz w narożniku, do którego was serdecznie teraz gorąco zachęcam, bo tam mówię trochę więcej, jak wiecie, mówię zawsze więcej, bo do co zbierać lubię, no przecież niejednokrotnie te saszety już mi na kanał wlatywały, chociażby też taka była, była zresztą i również ta, no kurczę, uwielbiam szczególnie tą właśnie, wiecie, saszetkową serię, no bo cóż, nie oszukujmy się, tanim kosztem możemy zdobyć tu naprawdę dużą liczbę kloca, ponieważ 100 elementów ponad, w ogóle to fajnie zasila naszą, wiecie, armię kloca gdzieś tam, którą zbieramy i fajnie też idzie tym robić wykończenia i tak dalej, opaski zresztą też zbieram, no moi drodzy, z kaktusem, a jakże oczywiście inaczej. Moje serduszko już tęskni za tą serią, chociaż ona się jeszcze nie skończyła, no ale jak wiemy, LEGO coś z nią postanowić zrobiło. A co? No to tak jak mówiłem, zachęcam was tam. Nie ma tam oczywiście jasnych odpowiedzi co, ale są pewne domysły jakby, bo seria moim zdaniem martwa do końca nie będzie. Czy ja będę martwy po otwarciu tej saszety? Raczej wątpię, no bo tutaj nie mamy jakby zła, pomimo ostrzeżeń na opakowaniu, że umrzeć oczywiście, że tam zadławić się możemy i różne tego typu. Przyznam się szczerze, no wiecie, mi się też wydaje, że LEGO trochę tą decyzję podjęło, jeśli można tak stwierdzić, spontanicznie, bo nie wydaje mi się, żeby na tyle tu była, nie wiem, jakaś taka, wiecie, ostatnia seria, taka seria zamykająca. Wydaje mi się, że gdyby oficjalnie robili, wiedząc, że robią ostatnią, to by naprawdę tak zrobili, przycisnęliby i tak dalej. A nie, moi drodzy, tak wydali trochę, no nie chcę mówić jakieś, dobra, mroczne to może ze słowo, ale wiecie, o co mi chodzi, jakby, no tutaj nie jest aż tak kolorowo, jak to myślałem, że będzie w intrze i tak dalej. O, tutaj nawet widzę od razu, jak widzę te połóweczki język pandy, którą zresztą ostatnio z Polibaga zkładałem. Tutaj kamerzysta przybliż, dziękuję. Także, moi drodzy, nie jest to coś, co mówię, chciałbym widzieć w ostatniej serii. Myślę, że LEGO jakby trochę spontanicznie tu zadziałało, chociaż oczywiście spójrzcie, tu mamy gliterowane. Dobra, ja może tradycyjnie zrobię to, co zazwyczaj przy saszetach. Ja sobie je podzielę, zobaczymy, jakie tile będą tutaj nadrukowe, jakie te nadruki będą oraz jak wygląda cała pozostała liczba kloca, w jakiej jest liczbie i w jakich gatunkach. Także dajcie im sekundkę. No i słuchajcie, wszystko już tutaj sobie ułożyłem, wszystko mam już tutaj poprzygotowywane i już wam pokazuję, jak to wygląda. Jeśli chodzi o połóweczki, to mamy tutaj troszkę ćwiarteczki nawet, mam dokładniej tutaj ćwiarteczki w kolorze czarnym zwykłym. Okej, niby nic specjalnego, ale uważam, że jest to bardzo przydatny jednak element. Drugi, no właśnie, mamy tu do czynienia z jakimś całkiem nowym kolorem, to jest no jakiś satin coś, ale satin fiolet, przyznam się szczerze, ja z nim się jeszcze nie spotkałem. Sprawdzę na Bricklinku, czy już można w ogóle zobaczyć, jaki to jest kolor, a przynajmniej czy ten ser jest jeszcze rozłożony. Przypuszczam, że nie, ale naprawdę wygląda on naprawdę dobrze i kamera nawet tego w pełni nie oddaje. Mamy również i jasny różowy, na który uwagę tutaj zwracałem, oraz taki tutaj, to jest Dark Azure, jeżeli mnie też kolor nie myli, a możemy mylić kolor, a nie oczy, oczywiście mówię, dlatego, że no, nagrywam na niebieskim tle, jak widzicie, więc może to być faktycznie mylące. Te gwiazdki miałem już podobne, ale w innej kolorystyce, tutaj to jest Medium Blue. Mamy i również tutaj zwykłe trans, ale jednak gliterowane te elemenciki. Mamy i również fioletowe, ale one nie są akurat gliterowane, ok, po prostu fioletowy, proszę bardzo, pełny. I tutaj ten tak zwany diamencik, można by rzec, też naprawdę w porzu element do wykończeń. Mamy również elementy nadrukowe, które tutaj wyjątkowo trafiła mi się tylko i wyłącznie jedna powtórka. Tutaj sam nie jestem pewny, czy to jest trumna, czy jednak jakiś diament. No sorry, mi to przypomina jakąś trumnę, bo ja mam szczerze, ogólnie jak patrzę tą serię, to mam wrażenie, jakbym patrzył na coś, co LEGO wydało pod licencję Wednesday, tak? Bo w ogóle ja wiem, teraz ta piosenka wychodzi z każdej możliwej lodówki, skąd się tylko da i tak dalej. Teraz węgorz, patrzcie, świnie, król parkietu, ręka jak złamana.
Może już mam mózg zwichrowany, natomiast mam takie po prostu wrażenie, że to jest takie, wiecie, kolorystyką trochę pasowało do jakiegoś Halloweenu. Właśnie taka fioletowo, jednak czarna kolorystyka pasuje mi do tego serialu, ale oczywistym jest, że raczej jest to tylko i wyłącznie moje tutaj jakieś dziwne wizje. Mamy i króliczka, mamy i taką konstelację, jak tu widzicie, z gwiazdką, mamy i fajne, takie trochę cyfrowe, gamingowe serduszko. Również księżyc, tutaj mam jedyną właściwie powtóreczkę. Też jakiś księżyc, księżyc w foszku, może to bym nazwał. Kulę dyskotykową, chmurkę w nocy. Super w ogóle tęczę na czarnym, fajnie, bo jakiś mały telewizor mockowy mi pasowało i taki oto robot. No niby troszkę gamingowo, niby trochę te konstelacje tutaj są, wiecie, tak, jednak wiecie, że gwiazdy i tak dalej, Sailor Moon i te sprawy, ale nie zmienia to faktu, że to jeden chyba z najmniej kolorowych, jeżeli chodzi o te saszety, zestawów. Nie zmienia to jednak faktu, że kurczę, on naprawdę mi się podoba, nie wiem, jakoś tak właśnie pod te klimaty jednak halloweenowe, astronomiczne, wiecie, astralne sprawy i tak dalej, po prostu mi pasuje. Myślę, że pod te sprawy nawet Edycie Górniak też by się spodobał innym tego typu, prawda, ludziom. I naprawdę jest tutaj okej. Pomimo tego, że tak jak mówię, mam wrażenie, że jest to powiązane z tamtym serialem, mamy tu naprawdę wiele ciekawych elementów i być może są to też elementy, które właśnie skuszą osoby, które dotychczasowa jednak jaskrawość i taka, wiecie, pastelowość odrzucała i ta różowość, bo tu naprawdę tej różowości, no poza tym tutaj różem, właściwie nie ma, a elementy są naprawdę w porze i moim zdaniem, jeżeli nigdy nie mieliście doców w swoich rękach, jeżeli nigdy seria was do siebie nie przekonała, nie kupiła i tak dalej, no to moim zdaniem warto teraz, tym bardziej, że seria się kończy. I osobiście jestem zdania, że nawet jak jakiejś serii nie lubię, to sobie jakiś zestaw raz kupię, chociażby po to, żeby za 20 lat móc spojrzeć do szafy i mówić: o, taka seria to kiedyś w Lego była i ja mam jeden set z niej. Chociażby, moi drodzy, po to, więc myślę, że oczywiście nie musicie tu szaleć, nie kupować nie wiadomo czego, jakichś dużych zestawów, czy nawet tych opasek, żeby w nich paradować, ale myślę, że taki chociażby mały polibarzek po prostu warto kupić, by tak jak mówię, z każdą serią się zahaczyć. Tym bardziej, że jak widzicie, mamy tu sporo drukowanych, całkiem ciekawych tajów niespotykanych nigdzie, jak i elementów do wykańczania nie tylko tych bransoletek, ale przecież do mocków te ćwiarteczki też się wam gdzieś tam przydadzą, żeby to wszystko było ładniejsze, piękniejsze. Taka jest moja prywatna opinia, czekam oczywiście na waszą i jak to wygląda, jak według was wygląda ten ostatni, chyba że czymś nie wiemy, no ale zobaczymy właśnie polibarzek z tymi dotykami. No moim zdaniem nie jest tak, jakby wiecie, ewidentny przez Lego, o, wiemy, że to koniec, więc proszę bardzo, ale jest coś ciekawszego, jednocześnie, no właśnie, to by się wiązało chyba z moją teorią, prawda, że idą w stronę dorosłych, mniej jaskrawych i tak dalej. A może to właśnie było wszystko zaplanowane i może oni doskonale wiedzieli, co robią tym setem? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi, moi drodzy. Dzięki, że byliście. Nie zostawiajcie mi pytania, czy oglądacie moje filmy, tylko po prostu nie kliknijcie i je obejrzyjcie. A ja jak zwykle na końcu każdego dnia i filmu krzyczę wam do kamery. Bye!